że myśmy się tutaj tak z panią prezes zagadały. Ja chyba przestawię się tutaj, czy tak, panie Kamilu? A super, dobrze. Drodzy państwo, witam serdecznie po raz kolejny serii Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Kilka dni temu, 12 chyba dokładnie, tak? Rozpoczynaliśmy 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej. I tutaj właśnie w Jokisie wernisażem. I drodzy państwo, no dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy kończymy ten festiwal. Ja powiem tak, ja się zżyłam już w jakiś sposób przez te 12 dni z państwem. Przypomnieliśmy sobie siebie chyba wzajemnie, bo tak rokrocznie się gdzieś widzimy. Natomiast jednak jak jest to dzień po dniu, to zawsze ten czas spędzony wspólnie tak fajnie się później kojarzy. Drodzy państwo, zanim oddam głos pani prezes, pani Eli Rusinko, to tak jak obiecałam w czwartek tutaj na scenie, że będzie prezent. No i ten prezent jest, drodzy państwo. Kolaż z plakatów, 15 plakatów z festiwali, które się odbyły. Tak kombinowaliśmy, układaliśmy to w różny sposób i drodzy państwo, wyszło wielkie okno na świat. Pani Elu, czyli jest to kolejne otwarcie na kolejne festiwale, tak myślę, tak symbolicznie. Niech to okno tak dobrze wróży, żeby kolejnych co najmniej 15 było. Ale my mówimy o otwieraniu. Także przed momentem tak z panią Elą rzeczywiście analizowałyśmy po kolei festiwal za festiwalem. Pani Ela tutaj zaczęła przypominać sobie bardzo fajne rzeczy, wspomnienia wracały. I myślę, że tych wspomnień wróci jeszcze więcej. Tak jak mówiłam, że będzie to kolaż z kieszonkami z tyłu i tam są z tyłu takie kieszonki, że można nie tylko wymienić zdjęcie, ale tam można jeszcze dołożyć tak pendrive z wszystkimi materiałami i może się rzeczywiście uda z tego zrobić publikację taką zawierającą to wszystko, co się wydarzyło przez tych 15 edycji festiwalu. Także tego z całego serca pani Elu życzę. I cóż, kolejnych edycji. Oddaję już głos. Tak, bardzo dziękuję. Proszę państwa, faktycznie 15 lat to szmat czasu i tak jak patrzę tutaj na te poszczególne afisze, to przypominam sobie, że pierwotna myśl była taka, że będzie to taka podróż po obyczajach i te pierwsze w zasadzie trzy edycje to był pomysł, żeby na przykład przedstawiać wesele w różnych obrządkach, w różnych kulturach, które na Kresach funkcjonowały, życie mieszkańców z różnych właśnie narodowości. Chcieliśmy pokazać te Kresy poprzez ludzi, którzy tam mieszkali, poprzez tę różnorodność, która była tak bardzo, bardzo charakterystyczna. Potem pojawił się taki pomysł, że może jednak przebędziemy tą podróż geograficznie. Więc kolejne afisze to są województwa, dawne województwa wschodnie, stanisławowskie, tarnopolskie, wołyńskie, lwowskie. No i potem stwierdziliśmy, że Kresy to nie tylko południowo-wschodnia Polska, idziemy dalej. Więc idziemy na północ, więc było województwo poleskie, było województwo nowogródzkie, było województwo wileńskie. No już się województwa skończyły. No to kolejny motyw to był ludzie Kresów, więc tutaj mamy właśnie afisz ludzie Kresów, pokazanie zarówno tych postaci takich bardzo wybitnych, które świetnie się nam kojarzą, jak tutaj mamy akurat zdjęcie Stefana Banacha, czy też marszałka Rydza Śmigłego, to już tak mniej zaszczytnie może, prawda? Zresztą kontrowersyjna postać. A potem zaczęły się pojawiać tematy też takie okolicznościowe, no bo był rok romantyzmu, a w tym roku właśnie takie, co możemy zrobić? Ocalić przeszłość, budować przyszłość. Nie wiem, czy są pomysły na przyszłość, to się okaże. Też, czy za mocno nie nagrabiliśmy sobie w czasie tej edycji festiwalu. No mam nadzieję, że jeszcze ktoś zechce nas wesprzeć na przyszłość,
Ale wiecie Państwo, ja się boję robić, ja się boję robić takie plany bardzo odłożone w czasie, bo trudno jest często coś planować. Czas pokaże. Na pewno w okolicach marca, kwietnia już jest wiadome, czy będziemy mieli z czym ruszać, czy też raczej trzeba będzie pozostać przy wspomnieniach minionych 15 lat. Na pewno ta edycja 15 z założenia miała być taka szczególna. I powiem tak, że udało się to między innymi też dzięki temu, że pozyskaliśmy dotacje z Narodowego Centrum Kultury, co znacznie budżet podreperowało i udało się po pierwsze tych wydarzeń zorganizować troszeczkę więcej. No i poza tym mam nadzieję też, że jeżeli chodzi o poziom, to Państwo byliście zadowoleni. Mam taką nadzieję, że udało nam się chociaż troszeczkę w Państwa gust trafić i zaprosić do Jarosławia takie osoby, które Państwo lubicie, których słuchanie sprawia przyjemność, których wiedza daje też nam bardzo dużo takiej nowej energii, żeby sobie pewne rzeczy nie przemyśleć, do pewnych rzeczy wrócić. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj kończymy, proszę Państwa, tę edycję. Wyjątkowo długa, bo 10 dni. Tak jak tutaj pani dyrektor Śliwińska powiedziała, zaczynaliśmy wernisażem, a tak naprawdę mamy trzy wystawy. Dwie wystawy, które są tutaj w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był na piętrze i nie widział, tam jest ta wystawa właśnie poświęcona Czesławowi Miłoszowi, bo to jest też rok jubileuszowy, rok poświęcony temu poecie. W Centrum Kultury i Promocji prezentowana jest zupełnie nietypowa wystawa, ale nawiązująca właśnie do ochrony dziedzictwa. Dziedzictwa bardzo szeroko pojmowanego Broken Forest. Mieliśmy tutaj spotkania z prelegentami, też bardzo różnymi, tymi, których Państwo znacie już z poprzednich edycji, ale też zadebiutował ktoś zupełnie nowy, właśnie pan Mateusz Werner, ci co byli na tym spotkaniu. To też no, takie bardzo pozytywne wrażenie z niego zabrali. No i koncerty dość różnorodne. Powiem Państwu, nie jest łatwo zaprosić kogoś, kto mógłby zadowolić, inaczej sprostać tym naszym oczekiwaniom, żeby pokazać właśnie te kresy poprzez aspekt wielokulturowości. W tym roku, jak Państwo zauważyliście, no nie mamy tego wątku ormiańskiego. Ale tak, artyści kojarzeni z Ormianami w Polsce, to prawie chyba już wszystkich żeśmy tutaj mieli okazję gościć. W międzyczasie też sporo się u nich pozmieniało. No z Armenii nie sprowadzaliśmy nikogo. Ale myślę, że te koncerty, które były, to też sprawiły Państwu chociaż odrobinę przyjemności. Wiem, że były różne w swym charakterze. Może troszeczkę nostalgiczne, niektóre bardziej głośne, inne bardziej takie, byśmy powiedzieli, melancholijne wręcz, ale no na tym polega właśnie tak, żeby ta różnorodność też tutaj wystąpiła. Kończąc, proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie tak dziękuję Państwu za obecność, bo wiem, że są tacy tutaj, którzy byli w zasadzie codziennie na wszystkich wydarzeniach, bądź prawie na wszystkich wydarzeniach. Cieszę się i bardzo dziękuję, że Państwo tak wiernie nam towarzyszycie w tych wydarzeniach i zdaję sobie sprawę, że jest to też wysiłek jednak codziennie zmobilizować się, tak, wychodzić, to też wymaga od Państwa poświęcenia i wysiłku, więc pięknie dziękujemy. Ja ze strony stowarzyszenia, które jest głównym organizatorem, bardzo dziękuję naszym partnerom, czyli właśnie Jarosławskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki, pani dyrektor, która tutaj bardzo mocno we wszystkim wspiera nasze działania, pomysły, podpowiada i ze swoim wielkim doświadczeniem naprawdę ta pomoc jest, proszę Państwa, bezcenna. Nikt nie ma wątpliwości, że Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w ciągu ostatnich lat, kiedy pani dyrektor
tak, tutaj zarządza. Wraz z całą ekipą stał się miejscem absolutnie wyjątkowym. Naprawdę właśnie tam czytam, tu dzieje się kultura, tak, tutaj czuć po prostu tę kulturę. Tu jest masę nowych inicjatyw. Ja, panie dyrektorze, tak, mam nadzieję, że nic się tutaj nie zmieni, że to nadal pozostanie tak jak jest, a to miejsce będzie służyć mieszkańcom tak jak do tej pory służyło. Podobnie zresztą jak Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, zupełnie inny charakter, ale tam też myślę, że Państwo się dobrze czujecie, kiedy przychodzicie, bo sala znacznie mniejsza, kameralna, ale taka też jest potrzebna. I też chciałam podziękować, że tutaj dzisiaj nie ma nikogo z Centrum Kultury i Promocji, ale jeszcze raz bardzo chcę podziękować wszystkim pracownikom, panu dyrektorowi za zaangażowanie, za pomoc, bo to jest bezcenne. Bez wsparcia tych dwóch instytucji, no, organizacja takiego wydarzenia po prostu nie byłaby możliwa. Chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim naszym sponsorom prywatnym, którzy są tutaj obecni. Każdemu z Państwa powiem, że Państwo też wpłacacie pieniążki na to nasze konto. Bardzo pięknie za to dziękujemy, bo tak gromadząc sobie te środki, odkładamy właśnie na wkład własny, bo taki musimy mieć, kiedy składamy wnioski o granty do poszczególnych instytucji. Chciałam podziękować władzom województwa, miasta, które zdecydowały się jeszcze w marcu o przydzielenie właśnie tej dotacji na miarę możliwości budżetu naszego miasta, bankowi spółdzielczemu w Jarosławiu, który nas też od wielu lat wspiera. To jest taka podstawa, bez której no, ciężko by było cokolwiek planować. Więc bardzo dziękuję, że mimo, że tych edycji jest 15, już ktoś by powiedział, a to taki temat, który już dawno przeszedł, kto się interesuje kresami. No ktoś się interesuje, patrząc tutaj na salę, nawet dzisiaj, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście, patrząc na salę w innych dniach, kiedy ona była jeszcze bardziej wypełniona. Jak widać, to nie jest taki temat, który naprawdę już odszedł do lamusa i ludzie się nim nie interesują, więc cieszę się, że też władze na różnych szczeblach to dostrzegają i nas finansowo wspierają. Chciałam podziękować panu Pawłowi, który tutaj każdy jeden dzień rejestrował, oczywiście w miarę możliwości, bo czasami się zdarzało tak, że po prostu artyści nie wyrażali zgody na rejestrację. Ale dzięki temu, że pan Paweł nagrywa każdy jeden dzień, to ci z Państwa, którzy nie byli, a chcieliby zobaczyć się niektóre z tych wydarzeń, to taką możliwość mają właśnie, albo są daleko, to kanał Po Jarosławsku na YouTubie daje taką możliwość, więc bardzo dziękuję panu Pawłowi. Nie widziałam innych mediów, które by były obecne, ale mam nadzieję, że też może jakieś relacje się tam pojawią. To też jest ważne, bo to pozwala też pokazać gdyby innym, że taka impreza się tutaj w mieście dzieje. Proszę Państwa, dziękując wszystkim, chciałabym powiedzieć do zobaczenia za rok. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No ale co? Dobrze, to zobaczymy. Dzisiaj, proszę Państwa, zaprosimy na film. Tym ostatnim akcentem będzie film. Ja już Państwa uprzedzałam, że ze względu na to, że film został zakwalifikowany do głównego konkursu w Gdyni, jego twórcy no, byli zobligowani do uczestniczenia w konkursie, więc dzisiaj to będzie tylko projekcja filmu. Ja tylko jednym zdaniem powiem, że jest to jeden z filmów w serii Wizjonerzy Polscy. Telewizja Obiektyw z Krosna przygotowuje takie filmy właśnie biograficzne o postaciach absolutnie niezwykłych. Tak się złożyło, że trzy z nich to związane są z kresami, bo nasz dzisiejszy bohater, profesor Rudolf Weigl, który we Lwowie prowadził swój instytut zajmujący się właśnie przeciwdziałaniu
tyfusowi, tak, opracował szczepionkę na tyfus, ale to także był film o Ignacym Łukasiewiczu, mieliśmy rok Łukasiewicza niedawno, o Marianie Wielerzyńskim, nazywanym alchemikiem ze Lwowa. Dzisiaj, proszę Państwa, film ten najświeższy i jak widać też doceniony przez krytykę, skoro na festiwalu w Gdyni jest i jest szansa, że być może też wyjedzie stamtąd z nagrodą. Liczę na to, że ten czas, który tutaj spędzimy, też będzie taki właśnie, no, dużo cennych informacji o postaci, którą teoretycznie znamy, ale tak naprawdę zbyt wiele o niej nie wiemy. A postać piękna, człowiek, który mimo że Polakiem z urodzenia nie był, wybrał Polskę, obywatelstwo polskie, nie zrzekł się, kiedy obiecywano mu chociażby Niemcy, tak, lukratywne stanowiska w III Rzeszy, powiedział, że raz już wybrał obywatelstwo i tego nie zmieni. Myślę, że taka postać, od której bardzo wiele można się nauczyć, a z drugiej strony postać tragiczna, bo wszyscy wiedzieli, jakie są zasługi Rudolfa Weigla, ale mimo tego poprzez różne zawirowania i czasami też po prostu zazdrość nie otrzymał Nagrody Nobla, mimo że był do niej nominowany. A szkoda, bo na pewno na tą nagrodę zasługiwał. Proszę Państwa, to co? Tak, zapraszamy już Państwa na film. Przyjechali? Po sąsiada z drugiego piętra. To by to z dwóch przyjechał? No tak, no. Chodź. No, daj rączkę, chodź. Janek jest już gotowy. Nie, nie powinieneś z nami jechać. No przecież wszyscy musimy zrobić test. Dobra, możemy już iść? Idź. Idźcie, Janek, co się dzieje? Spokojnie, jedziemy do szpitala. Na dół! Pan dokąd? Jesteśmy razem. Nie wolno, wracajcie do auta. Mamo! Ja się zostań z dziadkiem! Nie płacz. Chodź, już. Czy Krzyś umrze? Nawet o tym nie myśl. Wszyscy negatywni. Krzyś ma zapalenie migdałków. Udajcie się do pediatry. Dziękuję pani. Dziękuję. Ja myślę, że on może być. Zobaczymy sobie. Krzyś śpi.
Jasiek też został. Wszystko w porządku. Nie wygląda. Przepraszam, co ty robisz? Chciałem sprawdzić, gdzie są pamiątki po mamie. Wszystkie masz u siebie. Po mojej mamie. I co, naprawdę musisz to robić o tej porze? Chciałem po cichu. To ci się akurat nieźle udało. Co to jest? O, tego właśnie szukałem. Tym moja mama karmiła wszy w czasie wojny u profesora Weidla w Lwowie. Dzięki niemu przeżyła wojnę. Naprawdę?